Siemaneczko, jestem Pepetem Game. Witam was na moim gospodarstwie. Przejmę się do kusierzmiowej pszenicy. Dzisiaj będziemy ją zawozić. Będziemy zawozić na drugie gospodarstwo. Z naszego konta wyszło, jak to można powiedzieć, więcej niż 60 tysięcy. Na budowę. Zobaczycie zaraz czego. Więc lecimy. Co ja mogę wam powiedzieć, no co będę wam puścił, bo nie, no to co raczej. Postawiłem kurniczek. Postawiłem sobie kurniczek. Coś widzę, że mi się już nie chce zamknąć kurwa, nie chcę mi się zamknąć, nie wiem co się dzieje. Postawię sobie kurniczek na drugim gospodarstwie. No i zabożę sobie cały ten zestaw prawdopodobnie na właśnie tam na ten kurnik. Z tego, no fajnie, kurwa, może panekę sobie odkryłem, bo widzę, że to już tutaj się nie tak dzieje. Tam zabożę. Bo tam jest około 10 ton, powinno być wystarczyć na rok. Więc na dwa sezony to ja będę miał spokojną główkę, tak powiem. Z kanałem hodowlanym. No, słuchajcie, coś trzeba rozkminiać, bo patrząc na to, ile ja mogę ogarnąć pieniążków z tych jajek, bo wiadomo, trzeba troszeczkę pokombinować tutaj z tym wszystkim. Taki skórniczek sobie postawiłem na 60 sztuk. Zdaje mi się, że jak najbardziej no możliwy, tylko czekajcie, ja sobie teraz. Czemu mi hamulce nie działają? Co pojedziemy? Spiemy. Ja żadnej żmiki tutaj nie mam na razie na tym gospodarstwie, bo czekajcie, na razie nie jest mi to potrzebne. Zobaczcie, no taki kurniczek sobie postawiłem. Ciężar trochę ma. Taki górniczek, sobie chodzą tu gdzie chcą, mnie to nie interesuje, byle jajka były i to wszystko, bo mam paru chętnych właśnie na jajka. No i czy inaczej, no miałem propozycję, żeby właśnie postawić kurnik i skupywali jajka, więc dla mnie tak najbardziej spadkowy profit, więc możemy troszeczkę się bardziej rozwinąć. Dobra, lecimy tutaj, otwieramy skrobrota. Otwieram sobie wrota i tutaj będę starał się tu wykręcić tą naszą jebitną szczepką. Więc powolutku coś tu się będzie działo po prostu. Będzie się coś po prostu tutaj działo, bo chcę tutaj zacząć trochę modernizować to wszystko, tak? Bo kupiliśmy, nic na razie nie zrobiliśmy, tu nie stawiliśmy, no ale na razie to jest spokojna głowa moim zdaniem. Teraz tak, nie lewa, tylko to będzie. O, może sobie do tyłu, tylko nie wiem czy do tyłu, to ja znam w ogóle radę sobie tutaj ogarnąć. Muszę sobie ogólnie jakąś taczkę tutaj przywieźć, bo będzie trzeba trochę tutaj je futrować pod tym względem. Dobra, teraz robimy sobie tak. Patrzcie, jak to jest ciężko tym wszystkim manewrować z tego co widzę. Bo już wpakowaliśmy się w płytę obornika. Mocno pcha ta szczepa. Nieźle, nieźle, nie pomyślałbym. Dobra, no zobaczcie mi, trzeba tak zrobić, no i tyle w temacie. Bo nie ma co się denerwować zbytnio, chyba to trzeba będzie zawrócić. Jechać tam po prostu, nie wiem, zobaczymy. No to 80% zakieszenia już mam pryzmy. Więc już na przyszły miesiąc będzie idealnie, już będzie można sobie korzystać. Ale na pewno, ta porna, ta przyczepa jest. Sta się tego jelenia pcha do przodu. Więc no, tutaj ciekawie będzie. Trzeba nie później przyjechać tylko oczywiście kajsikiem i to podrzucić prawdopodobnie, no bo wiadomo, że mogą tutaj być delikatne problemy z tym wszystkim. Czekajcie, bym to sobie może zamiast na tył, bo mi pasowało bardziej na fajnie tak wcofnąć tam, ale czy mi to wyjdzie? Nie wiem. Patrzcie, pcha mocno. Zdecydowanie za mocno ta przyczepa pcha pod tym względem. Czekajcie, no jakoś tak powolutku będę próbował, ale czy to wyjdzie? Tak, żebyśmy mogli sobie komfortowo tutaj wjechać i w miarę to wysypać. No niezbyt, właśnie to jest to. Tak zbytnio to się tutaj nie da jakoś tego ogarnąć, ale spokojnie, spokojnie, nie ma co się spinać pod tym względem. Ja dzisiaj tak chciałem zrobić sobie żniwa, ale chyba stwierdziłem, że tych żniw dzisiaj nie chcę zrobić. Chcę pobawić się troszeczkę z tym innym, troszeczkę kury, może paszowu sobie umieszać. Po prostu typowo, właśnie pod hodowlane. Zobaczymy, czy... O, kuźwa! To miało być na tył. Poczekajcie, jak to jest. Front right. Aha! To nie ma na boki. Kurczaczek. Ja teraz lipę odwaliłem.
Może zobaczyłem to. Bo mi teraz odwalił sobie lipę. Myślałem, że mogę do tyłu, ale ma sobie, no w sumie to ma sens, bo przecież ona jest podzielona. Szczepa. Więc wybaczcie, no troszeczkę taki zagmatwany odcinek, no jakby nie było, no musicie mi to wziąć i przymknąć na to oko po prostu. Dobra, teraz tak, mamy prawą, tak, czyli to będzie tak. Teraz wróć, wróć, wróć. No i druga strona. Też tak chciałem zrobić, ale nie, chyba nie mogę na razie tego zrobić, dopóki się nie opuści druga, druga strona. Dobra, to jest front, teraz chcę przestawić na back i też na right. Dobra, pasuje. Całość wysypuję, zobaczymy, ja mówię, że później go podsypię, oczywiście kajsikiem, troszeczkę będzie trzeba to im zaraz złożyć tej paszy, tego zboża. Będę troszeczkę tutaj problemy, a to nic, ja się na razie nie przejmuję. Słuchajcie, na spokojnie, wszystko dzisiaj na spokojnie, ogólnie tak jak widzicie, właśnie 4 tony zebraliśmy i tam bodajże chyba 15 plus 5, chyba około 20 ton, czyli nie tak źle tej pszenicy oddało nam. Więc no, około 50 tysięcy, 50 ton mieliśmy ogólnie, więc no, nie, przepraszam, 40 ton, nie jest tak źle w sumie, więc no nie ma co płakać. Na stonarzy, reszta idzie na sprzęt, zaraz pojedziemy sobie na... Ej, wyłączyło mi kierownicę. Odłączyło mi się w ogóle. Aha, dobra, spoko. Odwaliło się coś. Włączyło mi wszystko. Pocięte już. Wszystko przygotowane pod owiec, bo tu będzie jeszcze owiec cięty. A tu już na następnym odcinku. Nad kombajnem nie zjeżdżałem, bo wiecie, ogarnę sobie tylko krowy. Przyjeżdżam i na zaraz ten owiec, który tutaj mamy. Belki dalej nie pozbierane, ale to jest na razie sprawa drugorzędna. Na razie jest najważniejsze żniwa i ogarnięcie bydła. Więc na razie ja się tutaj nie spinam zbytnio. A nie wiem, co się to odwali. Naprawdę. Chyba, że pojedziemy spasować sobie sumę jeszcze w międzyczasie i będzie git. Nie, to pojedziemy sobie sumę spasować. Nie będziemy dawać, nie będziemy ogarniać sobie tych kurek, tylko pojedziemy sobie ogarnąć. Ogarnąć sobie po prostu. Uczaki i ogarniemy sobie pasowanie. Trochę taki nieprzygotowany jestem. Tu nie oszukujmy, jestem nieprzygotowany, bo to dzisiaj jest 11 godzina. Ja chcę dzisiaj jeszcze wydać, więc taki na szybko odcinek sobie ogarniam. Więc no, no tego tak trochę taki miszmasz, takie nie wiadomo co jest. O, no dziękuję. To już mogę wam powiedzieć, bo wczoraj się niestety nie udało ogarnąć, bo był live'ik, to jest po jedno, a po drugie zanim ja sobie ogarnąłem tą przyczep, ogarnąłem sobie tą pszenicę, to jeszcze to chwilę, że sobie jeszcze nie zeszło tutaj, więc musiałem jakoś to rozplanować. Więc tutaj na razie powiem tak, na pewno wiem, że dużo średniego odcinka nie będzie. Z tego względu, że taki miszmasz jest kuźwa, taki nie, nie by, takie byle co mi się zauda, to powiedzieć kolokwialnie. Aby tylko nagrać, żeby mu zapchać dziurę. Zapchać dziurę, się, tak to się mówi zrobić. Ale nieraz tak bywa. Po prostu na szybko ten kulnik sobie ogarniałem. Myślałem właśnie, co by tu zrobić. Ten kulnik właśnie kociło już mnie od dawna, żeby postawić. No dobra, chciałem na dużą skalę, ale dla mnie na dużą skalę kulnik nie jest aż tak potrzebny. Więc po co mam wydawać pieniążki na coś, co w późniejszym czasie może nie być może opłacalne, a może będzie opłacalne, to postawimy jakiś naprawdę duży kurnik. Tutaj bawimy się, bo jeszcze stało troszeczkę lepiej jak dwa, jak nie, o, miesiąc, przepraszam, troszeczkę lepiej jak miesiąc czasu zostało farminga tutaj do pewnie jakiejś 25, więc musimy się pobawić. Pobawić tym wszystkim, więc no ciekawie. Miała być obora postawiona, ale chyba w tym razie roku nie będę ryzykował, nie będę jeszcze kontynentu, nie będę tutaj cudował. Kurwa, czemu jest oprogramowanie? Aha, dobra, już wiem, czemu moje kodowanie jest obciążone. Muszę sobie wyłączyć parę rzeczy i powinno być teraz dobrze.
Nie wiem, coś ten komputer zaczyna bardzo szwankować, boli mnie to. Ale szkoda mi kasy na razie wydawać na jakiś inny sprzęt. Ewentualnie może zejdę sobie z jakości i zamiast 2K to będzie na Full HD i może wtedy to będzie miało ręce i nogi. Czekajcie, bo tak muszę trochę gainem trochę pokombinować tym. Bo w ES-ie, bo, znaczy mikrofonie, bo coś trochę widzę, że przestaje są. Ten dużo nie będzie akurat tonażu tych kurczaków, bo tam chyba nie spełna tona wchodzi. Ale wiecie, jak już jestem, to już łyżką sobie zasypię. Bo teraz patrzcie, gdzie tu się zasypiewało, proszę państwa. O kurwa, to nie tu. Ej, no bez jajdzie to jest. Ej, no teraz to mnie... A, bo to może tu będzie. Tak, dobra, już zajarzyłem. Może to wiatraczka jakieś kurna sobie kupić, wiatraczkiem sobie to ogarnąć, będzie lepiej, a nie tak. A, w tym momencie. Ale to będzie na razie. No tutaj mamy ile? Już kon... O kurna, przepraszam. Nasypane 1212 litrów. Czyli będzie dobrze. Czyli tak, sobie tutaj kesika zostawiamy, bo to jeszcze nie będzie pewnie ostatni raz, jak to będziemy oganiać. Bo prawdopodobnie do dużego case'a te 5140 przyjdzie tu i tutaj zostanie tu już, a tam będzie tu właśnie do tamtego case'a i będzie już laleczka z tego względu, żebym się już nie bawił, nie rozdział tych gospodarek, tutaj będzie właśnie international, tutaj będzie kupiony, wprowadzony, przepraszam, tutaj na gospodarstwo z tym case'em, a ten największy case będzie po prostu do sanitora i będzie tak, jak powinno być. Dobra, teraz sobie siadamy do Fenda. Jedziemy, 20 ton. Jest 45 ton. Mieliśmy ogólnie tonażu tej pszenicy. No szału nie ma. Nie będę oszukiwał, myślałem trochę będzie lepiej. Ale lepiej się cieszyć z tego co jest, niż wcale tego nie zabrał i... Czekajcie, nie mam pszenicy do sprzedania. Dobra, jedziemy na chleb. Chłopaki was chleb nie wygadali, żebym przyjechał. Zostaw sobie pojedziemy z tą pszenicą, sprzedamy i... Ale tylko sprzedać, bo pieniądze trochę potrzebne. A dekoturę, bo tam 30 tysięcy będzie ten tur właśnie z MP-Litru kosztował. Bo to chyba bardziej masywniejszy prawdopodobnie będzie niż ten. Bo ten ma ogólnie też fajny udźwig, tylko że chodzi mi bardziej o to, żeby był... bo tam jest to na 600 tym, a ja chcę kupić no dość ambitnie. Bo nie wiem, czy to będzie miało ręce i nogi, ale 2,5... dwójka albo 2,5 udźwigu. Zamiast teraz kupować odwarkę, no, trochę to dziwne brzmi. Ale taka są realia, jak się akurat skupić teraz odwarkę używaną gdzieś za jakieś 30, chyba nawet jakieś w zajebistym stanie, ewentualnie do remontu. Kurwa, przyjechałem? Nie, dobrze. Mi się udało gdzieś dorwać, no to spoko. Kupił odwarkę, no ale teraz na razie, no to nie mam, nie mam na razie myśli o tym, żeby kupić. Czekajcie, teraz tak, prawa. Ciężko tym fendem się tu wykręcić. Czekajcie, tak żebym miał mógł sobie od razu dwie czepy ogarnąć. Dwa cyk. To jest tak, tak. Niech to sobie po prostu leci, a ja sobie... Aha, nie mogę tu... Muszę... Nie, zapalony cioń. Ja nie wiedziałem o tym. Wysypywać, spoko. Co wiem, Kejta, to po prostu jemy na tym polu, żeby po prostu coś się tu działo. No 70 tysięcy będzie? No nie będzie raczej. No ale suma summarum nieźle. Niech zostanie miszmasz robotniczy, jak najbardziej dla mnie pasujący. Coś chyba cudownie lat nie było ogólnie na odcinku. Wiele prac, wiele transportu, wiele ciągników w użytku jednego dnia, więc niech tak to będzie. Widzę, że nie ma chyba tego licznika BEL teraz znowu. Czy to było jakiś właśnie.
się nie zdawało, czy to powinno być jeszcze licznik Bell? Ale widać tego kurna tutaj teraz nie ma. No szkoda, ale pagać nie będę. Sama 150, oczywiście, bo to będzie dla paszowozu w późniejszym czasie, bo paszowóz już wstępnie jest zaklepany. Sporo. Spory paszowóz, bo tu będzie, jeśli się nie mylę, 22 metry sześciennych, wyskok 12 metrów sześciennych więcej niż miał być, bo planowo miał być 17, ale jeśli mam dać za 17, jak się nie mylę, na 17 mam dawać 200, o. Skasuje pan dzisiaj. Coś się tutaj dzieje naprawdę niedobrego. Z tym komputerem, no ale dobra, może coś tam jeszcze uciągnie. Ładunek będzie, wszystko będzie, to jest automatycznie ustawione, więc sobie doleci. Tego po trochu dzisiaj, taki miszmasz, tak do 20 minuty jakby popasujemy i będziemy mieć elegancko. No bo też nie chcę wam tego pokazywać cały czas na odcinkach bez pojedynczych. Tak. Będzie skupiając się na samym pasowaniu, bo to też nie ma sensu. Więc tak sobie postanowiłem taki miszmas zrobić. Miał być ten TMR, ale mówię, tam teraz będę jechał tym paszowozem, to wszystko tym ciągnikiem, to bez sensu nie ma, a ten dostaniemy teraz tu, a to też będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Tym będzie robił sobie w paszowozie, znaczy paszowóz na razie na dzień dzisiejszy, no bo raczej już też będę szukał rzutnika większego. Pod moje konie, które mam teraz aktualnie, czyli pod Fenda. Raczej Fendem nie będę taniał, bo rzutnika nie oszukujmy się 9,5-tonowego, bo już będę szukał gdzieś w granicach nawet 17 ton. Przeskok duży, ale muszę taki przeskok zrobić, żeby po prostu no zrobić konkretne roboty, asa dobrze, a nie się bawić później w pitolenie i poproszę państwa męczyć się później, jak to się mówi. Więc taki konkretny odrzutnik będzie musiał być. No tego bydła mamy, obronnika mamy, gnojowicy mamy, więc to musi być jak najbardziej dopieszczane wszystko, tak? A że tego wszystkiego jest dość sporo tego areału, no to już chcę taki naprawdę konkretny odrzutnik kupić. Bo jeśli tak sobie stwierdzimy, jeśli na tym roku wziąć, kupić, postawić tą oborę właśnie teraz, to trochę sensu nie ma, bo jednak tak sobie stwierdziłem. Na razie to tak mam, to mi jeszcze pasuje. Bo jeszcze jednak suma summarum nie mamy jeszcze tamtych w drugim gospodarstwie, nie mamy krów, tak? Więc po co na razie mam pakować pieniądze w coś? To na razie, znaczy pakowałem pieniądze w coś, co i tak jeszcze na mnie nie zarabia, tak to można powiedzieć. Na mnie nie zarabia. Więc sobie tak pomyślałem. Dobra, na razie zostawię tak jak mam. Do gospodarstwa. Ustawione na produkcję mleczną. Tam sobie właśnie wstawię te krowy, tak jak powiedziałem. No i dopiero w późniejszym czasie, jeśli to już będzie się zwracało, dopiero wezmę, postawię oborę, więc myślę, że to za sezon, maksymalnie dwa sezony prawdopodobnie dopiero zaczniemy ruszać. Bo jeszcze mam tu parę ambitnych planów. Wiecie, u mnie, co chodzi, w rolnictwie tak wszystkiego nie zaplanuje człowiek. Dobra, macie postawioną oborę, tak też zbytnio człowiek nie inwestuje, nie myśli teraz postawienie drugiej obory natychmiast, tylko po prostu myśli dokupić, nie wiem, ziemię, dokupić właśnie maszyny. Ja teraz aktualnie mówię, ja muszę wymienić tylko, raczej tylko, albo aż 5 maszyn, tak na szybko liczę. No muszę wymienić tak, rzutnik, zgabiarkę, przecząsarkę, nie kosiarki, tak? Kosiarki muszę wymienić, nawet jakieś większe i to będzie sam raz. Kupić parę łąk i to wtedy może będzie się bilansowało, bo znaczy bilansowało, amortyzowało się będzie, tak? Pod tym względem, no bo tak, jeszcze na pewno jakaś beczka będzie musiała wlecieć, bo ta beczka już no chwilę czasu tak też posiadam w sumie, bo ona chodziła w ususem. Ususa już dawno nie mamy na gospodarstwie, więc to też już pora na jakieś zmianki, na jakąś beczkę, nie wiem, 14, chociaż te 14 tysięcy, to żeby mi 4 tysiące więcej, to już też mnie bardzo zadowoli, właśnie, że teraz mamy, no aby nie patrzył daleko, siężną gospodarkę, tak, daleko, trzeba jeździć, na razie stąd, żeby wozić,
Więc teraz jak najbardziej dla mnie jest na plus, żeby jakąś siłeczkę dorwać, po prostu też większą. Więc teraz tak, patrząc, tu kosiaka, tu zgabiaka, tu przetrząsaka itp. itd. No to podejrzewam, to patrzę, tylko czekaj, różni. No to gdzieś myślę, że 200-250 tysięcy na te 5 maszyn trzeba będzie po prostu liczyć. Takie 250, tak powiem, opcjonalnie, no bo może być, że kupię droższe maszyny. Może być tak, że tylko pytańsze. Nie wiadomo, co kupić, co mi się w głowie urodzi. Tak to powiem. Wiecie, no nie chcę was tutaj zanudzać, że ja będę w Ośmiu tylko cały czas jeździł tym Rafalem, czy jak tam się ten rzutnik nazywa. Też będę jeździł, tak? Tu trzeba po prostu się bawić. Wiadomo, życie, ale tak się nie robi, tak? Tak często się maszyny wymienia, ale z drugiej strony też ja patrząc, aż trzeba tak często wymienia. Fakt, dokupuję, to jest fakt. Ale czy tak często zmienia? To tego nie wiem, bo nawet patrząc u siebie z realu, za sąsiadem. Byłem sołtysem, jak to się mówi. Już sołtysem jest. To on dość często te maszyny kupuje i sprzedaje i on to tam się nie bawi. To kupi, nie wiem, ciągnik. Pamiętam, jak szybaka kupiła w 15, 16. Coś w tym stylu. To go sprzeda po 3 latach. W życiu realnym. No kupił sobie renówkę. Nie, przepraszam, nie kupił renówkę, tylko kupił Fergusona 690. Jego starego klamotka sobie kupił. Z następnym roku sprzedał jakiś jeszcze jeden ciągnik, pamiętam, co to był. Sprzedał, kupił sobie Renault 640. Tak sobie po prostu kombinował, wymieniał. Teraz kupił sobie po 5-6 latach, kupił sobie klasa Aliona, bodajże 630-40. Też nie wiem dokładnie, bo nie patrzyłem na ten model maski, jaki tam ma. A już podobno 150 koni, no. Spory ciągniczek. Więc wiecie, no to jakoś też patrząc, no nie jest takim dużym gospodarzem, ponieważ to też może za mało powiedziane to dużym, małym, a nie dużym, takim średnim gospodarzem. Tak sobie powoli jakoś tam też sprzedaję i kupuję, więc to też mogę tak sobie po prostu kupiwać, sprzedawać. Na razie to co, największe wydatki to patrząc, no to kombajn, teraz jaki będę chciał kupować. W przyszłym roku ma na pewno jakiś kombajn taki wleć dodatkowy, bo jednak tych usług troszeczkę robimy. No to na pewno teraz też będziemy musiał wlecieć kombajn. W przyszłym roku będziemy musiał wlecieć kombajn, już mam mniej więcej upatrzony, jakbym chciał. To kombajn kosztuje 400 tysięcy. No, będzie najdłuższa maszyna, no, ale jednak kombajn to jest maszyna, która musi kosztować. Musi kosztować. No, więc fajnie by było, aby to się udało. Bo tam są różne ceny, tak? Wszystkiego, tak? Ciągników jest od 200, powiedzmy takiego klasa Aliona jest od 150 do 350 tysięcy. To są takie rozmierzności, tak? Tak samo i kombajnów. Może być, że jeden kosztuje 150, drugi kosztuje 400, tak samo właśnie. Modelowe nawet, tylko że po prostu rocznikiem się liczą. Rocznikiem się różnią. No to taka, no wiecie, tylko opcjonalnie. To trzeba nie zrobić. No, modeczki, ja nie przedłużam, bo chcę to jeszcze wyrenderować. Troszeczkę taki, no. Dla mnie taki troszeczkę proszę nijaki odcinek, ale mówię na szybko, żeby po prostu wyrenderować i rzucić się z tego dzisiaj na 13 by pasował. Jeśli odcinek się spodobał, to czekaj w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się raz w odcinku. Na razie, cześć.